Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Rozpoczynamy program VIP-Room. Ja nazywam się Paweł Heckman, a dziś moim i waszym gościem jest Szymon Płóciennik, student pierwszego roku filologii angielskiej. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Witam Mateuszu, chyba mikrofon coś. Jakbyś mógł Szymonie jeszcze raz coś powiedzieć? Zrobimy test. Witam serdecznie, cześć. O, idealnie, teraz już wszystko jest w porządku. Mateusz zaspał po prostu z włączeniem mikrofonu. Zdarza się. Długo żeśmy wczoraj pracowali przy Wielkiej Orkiestrze i teraz wszyscy jeszcze są półprzytomni. Ale wracamy do ciebie. Drogi Szymonie, ja cię zaprosiłem do naszego studia z tego względu, że masz bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawą pasję, hobby, nie wiem jak to dokładnie nazywasz. I w związku z tą pasją udało ci się stworzyć też wystawę. Ja tutaj naszym słuchaczom może podpowiem. Szymon jest... Można tak o tobie mówić, że jesteś łowcą autografów? No nawet bym wolał łowcą niż kolekcjonerem. Jednak łowcą. To łowca brzmi tak bardziej, czy dlaczego łowca, a nie kolekcjoner? Znaczy łowca osobiście, kolekcjoner bardziej listownie. Rozumiem. Na tej zasadzie. W ten sposób to działa. Może zacznijmy od tego, bo tak, twoją kolekcję można podziwiać na Uniwersytecie Zielonogórskim w holu na kampusie tam przy ulicy Wojska Polskiego, więc jeżeli macie tylko wolną chwilę, to koniecznie rzućcie okiem, jak to wygląda, ale zacznijmy od samego początku. Skąd ci się wziął taki pomysł, żeby zacząć łowić autografy? Jej, to się zaczęło kilka lat temu i nawet ciężko mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Nikt mnie nie zachęcił na pewno. To było takie mocno naturalne w moim przypadku. Jakoś mnie to zawsze kręciło i też na początku nie wiedziałem, że są ludzie, którzy się tym zajmują. Myślałem, że to jest taka może powiedzmy moja fanaberia. Ale kilka lat temu się dowiedziałem, że jest sporo osób. To znaczy może nie tak dużo jak w przypadku znaczków, w przypadku... no nie wiem, czegoś innego, jakichś tam kubeczków, czy jakichś tam dzwoneczków, ale kiedy się dowiedziałem, że są w Polsce zbieracze, czy łowcy autografów, no to ucieszyłem się, bo wiedziałem, że nie jest to tylko jakieś tam moje dziwactwo i no, to mi dało trochę taką pewność siebie. No to się właśnie zaczęło parę lat temu, na początku to były autografy od gwiazd polskich, i zdobywano osobiście i też wysłałem listy. Też wysłałem listy za granicę, ale później z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się skupiałem na zbieraniu autografów osobiście i teraz można powiedzieć, że nie zdobywam ich może aż tak często, bo to jest na przykład w zależności od roku 4-5 razy w roku, ale już skupiam się na tych zagranicznych gwiazdach. No właśnie, ja tutaj dodam informacja dla słuchaczy, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że może ta liczba faktycznie rocznie nie wygląda jakoś imponująco, ale jeżeli chodzi już o nazwiska i osoby, to może robić wrażenie, bo jest Sting, jest Woody Allen, jest Paul McCartney, jest Tori Amos też, więc nazwiska naprawdę wielkie, międzynarodowe. Nie, Tori Amos akurat nie mam. Aha, a właśnie, faktycznie, tak, masz rację, tutaj nie doczytałem. Tori nie mam, ale wiem, że ona będzie w lipcu, nie, przepraszam, w czerwcu w Warszawie. W czerwcu. Mhm. Tylko, że jakoś to się tak pokrywa dziwnie, że wtedy w Łodzi będzie Impact i będzie Aerosmith, a dzień później chyba Tori w Warszawie i nie wiem jeszcze jak to będzie, chociaż Tori jest dla mnie o tyle ciekawa, że moja dobra koleżanka jest jej no, wielką, wielką fanką i też jej kiedyś obiecałem, że, chociaż ona się z nią spotkała, ale też jej kiedyś obiecałem, że pomogę jej przy takim jakimś bardziej osobistym spotkaniu. Rozumiem. No i muszę dotrzymać słowa kiedyś. Ale ona często koncertuje w Polsce. To prawda, Tori lubi odwiedzać nasz kraj, a nasz kraj lubi kiedy Tori nas, tak, nas odwiedza, to zresztą jest artystka niesamowita, zawsze warto pojechać na koncert Tori Amos. No właśnie, ale to są gigantyczne nazwiska, to są wielkie postacie, oczywiście polskie postacie również, o nich za chwilę również porozmawiamy, ale powiedz mi, czy zdobywanie tych autografów to bardziej chodzi o to, żeby właśnie mieć później jakąś pamiątkę, czy żeby później sobie popatrzeć, że jak to świetnie wygląda, czy to bardziej chodzi o ten moment, kiedy właśnie dochodzi do tego spotkania no prawdopodobnie z jakimś idolem, czy z osobą, którą gdzieś tam mniej lub bardziej podziwiasz i dochodzi do tego właśnie magicznego momentu, kiedy on zostawia ci swój podpis. O co tutaj bardziej chodzi? Ja myślę, że i to, i to. I to jest też ważne, co powiedziałeś, że to są osoby, które ja lubię, bo rzeczywiście... Raczej staram się polować na te gwiazdy, które lubię, czy jeśli chodzi o muzyków, których słucham, czy których dobrze znam, czy reżyserów, których filmy oglądam. No czasami może nie znam ich aż tak dobrze, ale plusem jest właśnie to, że często przy okazji takich łowów się sporo dowiaduję. I rzeczywiście, jak jakiś muzyk przyjeżdża do Polski, to
no to wcześniej słucham płyt i na przykład teraz wybieram się do Łodzi na Depeszów w lutym, no i teraz cały czas gdzieś tam te płyty Depeszów mam włączone u siebie. No a powiedz mi, a skąd, bo tak, tutaj z tego, co domyślam się trochę i z tego też, co wiem, co się zdążyłem zorientować, zdobycie takiego autografu to nie jest prosta sprawa. Tutaj trzeba mieć iść żyłkę detektywistyczną, żeby czasami dotrzeć do osoby, której autograf chce się zdobyć. W jaki sposób dochodzisz do takich właśnie informacji, jeżeli możesz nam swoje źródła tutaj przedstawić, zaprezentować, zdradzić? To nie jest za bardzo skomplikowane w zasadzie, to jest trochę bieganiny po mieście. Na przykład, jeśli chodzi o Warszawę, gdzie koncertuje najwięcej gwiazd, czy gdzie jest najwięcej polityków, no z racji tego, że to stolica, czy też jakichś filmowców, sportowców, to ja w zasadzie znam wszystkie pięciogwiazdkowe hotele, chociaż w żadnym nie nocowałem. A często to jest tak, że no na przykład parę lat temu w Warszawie grali AC/DC i ja po prostu dzień wcześniej wszystkie hotele objeżdżałem, sprawdzałem. Czy to są często takie małe znaki? No czasami, czy trzeba być bardzo czujnym. Czasami na przykład jakiś tam samochód z logo sponsora koncertu, to już jest jakiś znak, że coś się może dziać. I wtedy, no wiadomo, już trzeba się trochę bardziej zakręcić w tym miejscu. A powiedz mi, jaki był najtrudniej zdobyty przez ciebie autograf? Taki, gdzie musiałeś się naprawdę napracować, już myślałeś, że zaraz wszystko szlak trafi i się nie uda, a jednak się udało. Było coś takiego? Trochę tak było z Yoko Ono, dlatego że ona była w Poznaniu aż 3 dni w sierpniu 2013, tylko że ja mogłem być jeden dzień, dlatego że następnego dnia pracowałem, to było w wakacje i tak, było strasznie ciężko mi się wyrwać z pracy, żeby na ten dzień pojechać do Poznania, a wiedziałem, że nawet jeśli następnego dnia będzie chodziła po mieście i będzie się uśmiechała i rozdawała wszystkim autografy, i wypisywała specjalne dedykacje, no to już no nic nie będę mógł zrobić, będę musiał wrócić do pracy. Ale wydawało mi się, że ten autograf to będzie taka bułka z masłem. Tymczasem okazało się, że Yoko w zasadzie w ogóle nie chciała się podpisywać. Do tego stopnia nawet, że byłem na jej koncercie i po koncercie podszedłem pod scenę. To był taki mały koncert z okazji festiwalu Transatlantyk w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza i po koncercie podszedłem pod scenę akurat miałem winyl Beatlesów, na którym się wcześniej podpisał Paul McCartney i wymachiwałem przed nosem jako tym winylem, nie podpisała mi się, no ale szczęśliwie, kiedy wychodziła z auli, no to zrobiła taki wyjątek i złożyła podpis mi i paru osobom, chociaż kiedy się zapytałem Yoko, czy mogę prosić o dedykację dla Szymona, no to powiedziała no. No proszę, nie spodziewałbym się. Podobno taka spokojna osoba i wydawać by się mogło, że przyjazna i że od razu podpisze chętnie. No ale autograf jest, więc autograf jest to sukces. Jest, tak. No powiedz mi, bo tak mówisz tutaj muzycy, filmowcy, sportowcy, politycy. Która z tych grup jest najtrudniejsza do osiągnięcia? To jest ciekawe, bo najłatwiej i najtrudniej jest z muzykami. Najłatwiej dlatego, że oni najczęściej przyjeżdżają z racji koncertów. No, koncertowanie to jest ich praca. Reżyser zrobi film i ten film już jest w kinie i on zarabia na tych sprzedanych biletach, więc on się nie musi pokazywać, no chyba że na jakichś festiwalach, ale w Polsce akurat z tymi festiwalami nie jest aż tak dobrze. A muzycy są często, ale z drugiej strony, szczególnie jeśli chodzi na przykład o jakieś bardzo ważne zespoły, na przykład o Depeszów, oni, jak się wejdzie na ich stronę internetową i się zobaczy na listę koncertów, ona jest tak długa, że nam się wydaje w Polsce, że oni przyjadą i oni sobie zwiedzą Starówkę w jakimś mieście, czy w Łodzi pójdą na Piotrkowską, ale oni są tak zalatani, że po prostu nie mają na to czasu. I właśnie problem jest taki, kiedy gwiazda się decyduje prosto z lotniska w zasadzie pojechać na stadion, czy do jakiejś sali, gdzie będzie koncert i prosto po koncercie znowu wrócić na lotnisko. Tak było na przykład z drugim koncertem Madonny w Polsce, gdzie w zasadzie nic się nie dało zrobić, chyba że się pracowało przy obsłudze. Chociaż wiem, że na przykład ludzie, którzy pracowali przy obsłudze koncertu Paula McCartneya, musieli wcześniej podpisać takie oświadczenie, czy to był jakiś punkt umowy, że nie będą prosili o autograf pod jakąś tam
to karą. Trochę byłoby mi smutno, gdybym pracował na takim koncercie i nie mógłbym poprosić Pola o autograf. Znaczy poprosić zawsze byś mógł, tylko mógłbyś później stracić pracę. No właśnie, to później również byłoby smutno. A co z politykami i sportowcami? Bo tak, zwłaszcza pytam o tych polityków, bo tutaj też duże nazwiska się pojawiają, bo próbowałeś zdobyć autograf Baracka Obamy, nie udało się. Kiedy myślę polityk, no to widzę sztab jakichś komandosów dookoła, którzy bronią za wszelką cenę, żeby nikt tam się do niego nie zbliżył. I od razu wydaje się, że to są osoby wręcz no, nietykalne, do których nie da się zbliżyć. No z politykami też jest właśnie tak jak z muzykami, że czasami jest prosto, czasami jest trudno. Jeśli to jest jakaś tam wizyta krótka, jeśli na przykład dany polityk przyjeżdża już któryś raz do Polski, żeby się spotkać z prezydentem czy z premierem, to najczęściej właśnie to wygląda tak, że z płycy lotniska jedzie prosto, nie wiem, do Pałacu Prezydenckiego czy do kancelarii premiera i tam odbywa rozmowę, później wraca. Ale jeśli to jest jakaś dłuższa wizyta, na przykład oficjalna czy państwowa, to jest dużo prościej, bo są w programie na przykład złożenie kwiatów przy grobie nieznanego żołnierza, jakieś tam wizyty w różnych ciekawych miejscach i wtedy jest prościej. No a najprościej jest w kampanii wyborczej. No tak, wtedy to wszyscy rozdają na prawo i lewo. Chociaż to decyduje szczęście. Z Obamą było tak, że w ogóle się nie witał ze zwykłymi ludźmi, chociaż jeździłem za nim w zasadzie wszędzie, tam gdzie mogłem. A na przykład parę dni wcześniej w Irlandii witał się z ludźmi. No i właśnie, rozdawał autografy. No właśnie, ale mówisz, że jeździłeś za nim przez 2 dni i tak teraz przyszło mi do głowy, że to twoje hobby, ta twoja pasja to trochę chyba duży wydatek musi być, bo jednak trzeba poświęcić trochę czasu, trochę, nie wiem, czy poruszasz się swoim samochodem, czy środkami jakimiś publicznymi, no to wszystko to są jakieś... Nie, to są środki, nawet swoim autem byłoby ciężko, bo zamiast myśleć o autografach, musiałbym myśleć o aucie, czy nie jest to odholowane na przykład. No właśnie, to chyba trochę musisz poświęcić oszczędności na to hobby. A ponieważ tych autografów nie zdobywam aż tak często, że raz w miesiącu, czy 2 razy w miesiącu, no to jakoś tam mogę sobie pozwolić. No, trochę na pewno to kosztuje, chociaż dla mnie te autografy są cenniejsze. No powiedz mi, na kogo czekasz jeszcze teraz? Twoje największe marzenie z tych oczywiście osiągalnych, z tych żyjących, bo podejrzewam, że jako wielki fan Beatlesów, no to chciałbyś najlepiej całą ekipę mieć na jednym winylu, no ale to raczej się już nie wydarzy. Ale czy jest ktoś taki, na kogo czekasz tak najbardziej i nie możesz się doczekać? Bardzo czekałem na Paula McCartneya i to się udało. Bardzo byłem szczęśliwy z tego powodu. No też Yoko Ono mi się podpisała na tym winylu. No rzeczywiście, jeszcze chciałem mieć podpis Ringo Stara, chociaż on nie rozdaje autografów. Przestał kilka lat temu, wcześniej rozdawał bardzo chętnie. Przestał parę lat temu, wydał takie oświadczenie i to było w ramach protestu przeciwko temu, że jego autografy były sprzedawane na aukcjach w internecie. No to było trochę przykre, bo rzeczywiście jak przyjechał do Warszawy, to byłem na jego koncercie i no, też można w internecie zobaczyć, że w ogóle nie rozdaje podpisów, tak jak na przykład Eric Clapton, chociaż on chyba z innego powodu. A no, cały czas liczę na autograf prezydenta USA urzędującego i czy to będzie Obama, czy to będzie ktoś inny po nim, no to... No ważne dla mnie jest to, żeby to był ten urzędujący prezydent, chociaż jakbym miał okazję spotkać się z byłym prezydentem, to też bym skorzystał. Na przykład niedawno się dowiedziałem, że w październiku wykład w Berlinie dał Bill Clinton. Ja o tym nie wiedziałem i to też. No czasami się człowiek dowiaduje po fakcie i to jest trochę smutne. Ale liczę, że jeszcze będzie okazja spotkać Clintona. No i też chciałbym zdobyć autograf od papieża. To by było dla mnie ważne. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o obecnego papieża, jest to do zrobienia, bo... No myślę, że też. Tylko warunek, że musiałby gdzieś zawitać tutaj w okolice. No do Rzymu na razie się nie wybieram ze względu na finanse, ale liczę, że no najpóźniej w 2016, jak przyjedzie do Polski, to że wtedy już się uda. Plany na ten rok już masz, bo na pewno chodzi ci po głowie z tego, co mówisz, Depeche Mode, Aerosmith, Tori Amos, coś jeszcze w tym roku już masz takiego, że chciałbyś? Jeszcze może Metallica w lipcu, chociaż nie wiem, czy będę w Polsce. Jeśli będę, to szczerze mówiąc wolałbym nie być. Mam jakieś tam wakacyjne plany związane z zagranicą, ale gdybym był, to bym spróbował. Czyli to są te takie najważniejsze punkty na ten rok? No i zawsze coś się może pojawić w międzyczasie.
często jest informacja, ktoś będzie za 3 dni, to ja już wiem, co będę robił za 3 dni. Słuchaj, może jeszcze tak na sam koniec, bo wiem, że jest trochę osób, które chciałoby zdobyć autograf swojego idola, które może nie zbierają tych autografów tyle, co ty, nie kolekcjonują. Może masz jakieś takie rady dla takich nowicjuszy, którzy po prostu chcieliby właśnie móc spotkać się ze swoim idolem, żeby złożył im podpis? No tak, dużo jest takich osób, które nie zbierają tak jak ja, ale marzą o czymś autografie. No, przede wszystkim zorientować się, gdzie dana osoba, jeśli to jest muzyk, gdzie występuje. Ja na przykład zawsze przychodzę na miejsce koncertu i obchodzę je dokładnie i szukam jakiś tam luk w ochronie, czy patrzę, gdzie są jakieś tam bramy wjazdowe, wyjazdowe. To jest bardzo ważne i ważne jest dowiedzieć się, w którym hotelu dana osoba będzie spała. No i warto mieć kwiaty, bo najłatwiej zdobyć, mając kwiaty, autograf. Kwiaty. To jest myślę, ważny komunikat, żeby zainwestować w kwiaty, to się może później opłacić. No opłaca się, tak. Dobrze, to ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę. Was, drodzy słuchacze, zapraszam na wystawę, tak jak powiedziałem, na kampusie przy ulicy Wojska Polskiego 69. Możecie podziwiać kolekcję Szymona. Powodzenia ci życzę po prostu, no i spełnienia tych marzeń, zarówno najbliższych, jak i tych najdalszych. Mam nadzieję, że spotkamy się za parę lat i powiesz mi, że już masz wszystkie autografy, jakie chciałbyś zdobyć. To chyba niemożliwe, ale dziękuję bardzo i może za kilka lat, jak będę miał nowe zdobycze, to też je zaprezentuję. Zobaczymy. Bardzo chętnie na pewno rzucimy okiem. Moim i waszym gościem był Szymon Płóciennik, student pierwszego roku filologii angielskiej, a prywatnie łowca autografów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30. Stand beside you as long as I can. I know you understand. I decided I'm not afraid, 'cause I know you're the one for me. It's love, it's invincible. One touch before I fall, 'cause I know you're the one. Wyniki tabele terminarz.
Przed meczem, w trakcie i po zaglądamy do szatni. Rozmowy z zawodnikami, relacje i zapowiedzi. Podnoszą się kibice, oni krzyczą, nie żałują gardeł. Łukasz Koszarek rozgląda się, Adam Kocaniuk robi mu zasłonę. Teraz ostatnia akcja, 5 sekund, 4 sekundy, 3, 2. Łukasz Koszarek wchodzi pod kosz i... To wszystko w sportowym programie Radia Index. W szatni będziemy w każdy wtorek o godzinie 19. Zapraszają Łukasz Ostrowski, Aleks Niebrzygowski i Wojciech Góralski. Autopromocja.